hello na kanale. Dzisiaj musiałam zjechać tutaj, nie planowałam tego absolutnie, ale właśnie wracałam z pracy, jest około 14:30. Jak zwykle słońca już prawie nie ma. Już troszkę chmury się zmieniły, ale było takie piękne niebo, że mówię, nie no, zatrzymam się i wam to nagram. Aż żałuję, że ja nie latam dronem, bo to jest działka Daniela, bo bym to pięknie ponagrywała. Oczywiście standardowo, chociaż śniegu za dużo nie było. Wszędzie lód. Lód, jakieś pojedyncze kamyczki, jakby co to? Wszystko to jest lód, to nie jest szary beton, to jest lód. Patrzcie, jakie niebo. No już nie jest takie piękne, ale tak ładnie wyglądało, jak jechałam. No, że woda i takie różne odcienie niebieskiego, no piękne. Oh my god! Co to za słodziak? Misiak! Cudowny jesteś, misiak! I tam kolejny misiak, ale mi się trafiło. I mamy miejsce, które już nie raz pokazywałam na vlogach, ostatnim razem chyba latem albo jesienią. O, to troszkę się śnieżku zachowało. Oj, tak jak pięknie, jeszcze było trochę bardziej inne niebo, ale i tak jest ładnie, no nie mówcie, że nie. Kaczuszka sobie pływa, jedna, druga. Powiem wam, że jak zwykle sobie z dziadkami na hospicjum plotkuję, to nie jest do końca hospicjum, ja właśnie nie wiem za bardzo jak to nazwać, niektórzy mówią, że to jest szpital, to nie jest według mnie szpital, no ale mniejsza, mówmy na to hospicjum, bo mi tak pasuje. I tak nie zostanie. No. I właśnie coś się zaczęło, bo ja mówiłam, że na święta jadę do Polski. Oj, dziadek tam mówi, no w Polsce to macie dobre jedzenie na Wigilię, słyszałem. Barszcz, jakoś ten barszcz powiedział tak, że musiałam za trzecim razem, dopiero się domyślałam, że chodzi mu o polskie słowo barszcz. Mówię, co on tam gada? No, mówię, no jest, no i barszcz, i to, i tamto. On mówi, u nas to jest taki fatti, że takie jedzenie tanie, biedne, fatti to oznacza ubogie, o, ubogie. Ja mówię, no ale macie przecież, mówię, jak ubogie, przecież wiesz, kiedyś jak Norwegia nie była takim bogatym państwem, no to to nie było wcale tanie. Wiecie, oni głównie jakieś tam ryby i tak dalej. Nie było tutaj urodzaju ziem ze względu na skały, które są wszechobecne. Z jedzeniem właśnie też ciężko, no bo no sami wiecie, że Norwegia to ryby i z tego słynie. O, łabądek o tej porze roku. Teraz wam pokażę. No, ja mówię, więc to było na bogato święta, jak nagle takie tłuste rzeczy, jak właśnie te żeberka i jakieś tam inne głupoty. No. Aj, ręka już mi trochę zmarzła. I właśnie dziadek mówi, no w sumie. I się zaczęło, jak go pytam, no bo co wy tam macie? Mówię, te piny siot, czyli te żeberka jagnięce, te juleribe, co przyrządzałam ostatnio, to bardziej była część z boczkiem, tak jak niektórzy powiedzieli, no macie rację, ale nie zmienia faktu, że no po prostu coś takiego jest uszykowane, może bardziej część, gdzie są całe żebra jeszcze. I ten lutefisk, no to jest ta sfermentowana ryba, o której też nieraz już wspominałam. O, dziadek mówi, o, a ja, no, ja się go pytam, a ten lutefisk, mówię, ja nigdy nie jadłam. Mówię, bo też słyszałam, że śmierdzi i tak dalej, to już jakoś mnie zniechęcało. On mówi, o, mówię, ten fisk to jest pycha, że on bardzo lubi. I tak sobie pomyślałam, kurczę, ostatnio w sklepie widziałam, że można było kupić w małych kawałkach. Jak wiecie, nie, że cały płat ryby, tylko taki kawałek fileta. Jak na to patrzyłam, mówię, może warto spróbować, ale jakoś tak zostawiłam i poszłam sobie do domu. Ale jak dziadek ostatnio właśnie powiedział, że taka dobra ta ryba, która jest owiana sławą, że jednak jest niedobra, no to pomyślałam, że może warto przełamać lody, spróbować. I może rzeczywiście nie jest taka zła. I się go tam dopytywałam oczywiście, a jak wy to przyrządzacie, w panierce, bez panierki? No to dziadek mówi, i proszę się nie czepiać tutaj, że ja mówię dziadek na tych dziadków, a nie pacjenci, bo to dziadki i tak zostanie. No i dziadek mówi, że oni używają tylko soli. Zawinąć to w sreberko, sól i do piekarnika. Więc jednego dnia wezmę i zrobimy test live. Nie wiem, no nigdy nawet nie byłam blisko tej ryby, więc ja mam styczność. O proszę. Tam z tyłu są sauny, widzicie, gościu jest na krótkich spodenkach i morsuje. Pozdrawiam Daniela, stałego widza, jego żonę. Morsują normalnie, oni to są hardkorzy. Ja powiem wam, że jak była ekipa, to mi się wybrała.
bo ja nie jestem mięczak, że zimna woda, to nie wejdę, ale po prostu bym potrzebowała ekipy w takiej sytuacji, żeby się grupą zebrać, pójść i o. No, tak więc myślę, że może w kolejnych vlogach, w kolejnych vlogach po prostu kupię lutefisk, czyli tą sfermentowaną rybę. Ona w dotyku jest taka wodnista, bo dziwna jest, taki glut. No i po prostu ją sobie przyrządzimy, będzie test na żywo. Myślę, że ja to jestem hardcorem, jak widzieliście, choinki wnoszone, ja się nie patyczkuję, tak więc spróbujemy tą rybę i tyle. Nie, no ja myślałam, że to są dwa łabądka. Zobaczcie, co tu się dzieje. Pani rzuca chleb. Nie jestem absolutnie za tym. Świadomi ludzie wiedzą, że nie można dokarmiać chlebem ptaków. Nie róbcie tego. Jak już tak bardzo chcecie karmić, no to polecam wam po prostu jakieś ziarno może, czy coś, co jest przeznaczone dla tych obozów. W takiej zimnej wodzie siedzicie, dzieciaki. Masakra. Kaczuchy. Graliście jakieś w kurkę wodną? To była chyba kaczka krzyżówka, ale nie pamiętam. O, ale się biją chleb. Może nabiorę je, że rzucam coś, ale sobie bandyta, co? To nawet ja bym się nie nabrała. A, bo to jest lód. Ale jestem... Nie, to był żart. Podejdę bliżej. Ostatnio mówiłam, że wiem, jak czyścić buty ług. Dalej widać, że to jest... Kupiłam po prostu coś do czyszczenia zamszu i kolor... I kolor po prostu kamel czy coś takiego. I tak jest bardziej pomarańczowy niż oryginalnie te buciki. No ale... Podejdziecie tutaj, żebym was nagrała, czy nie? Trochę jesteście ciekawe chyba. Ale bardzo nieufne. Dobra, chłopaki, wskakiwać do wody, a nie się tam patyczkuje ta. Hashtag patyczkuje ta. No więc tutaj macie sauny. Można sobie spędzać fajny czas. Ale tak jak mówiłam, może z ekipą to łatwiej, ale samemu tegoś człowiek nawet nie ma chęci. Halo gwiazda, mam nadzieję, że mnie nie uźrzesz, co? Tak się skradasz, a zaraz mi tutaj rękę odgryziesz. Płyń sobie. Naprawdę gwiazdor. Ale taki trochę nastroszony, chyba za ramię u dziobie. A tam lodołama czy kaczka krzyżówka. Jeszcze jedna rzecz, którą chciałam wam pokazać, ale muszę kawałek tam doczłapać. Bo tak mi się wydaje, że muszę się upewnić. Żeby nie było, że jak zwykle tak rzetelne informacje na tym kanale, że szkoda gadać. No, ale widziałam taki duży statek. Pewnie to się inaczej nazywa fachowo. Który po prostu te wszystkie łodzie, które są w marinie, podnosi, żeby właśnie na zimę nie zostały tutaj na wodzie, bo się zaczynają minusowe temperatury od piątku, czyli w sumie za dwa dni, bo jest dzisiaj środa. Nie mam filmów już do przodu. Codziennie nagrywam chyba od trzeciego vloga z dnia na dzień i właśnie mają zacząć opady śniegu być. I od piątku chyba codziennie ma padać śnieg, ma być i w dzień i w noc na minusie, więc zaczyna się chyba prawdziwa zima. Masakra. Jeśli ktoś ma ochotę na grillowanie, jest na to miejsce, proszę się tutaj rozgościć. Tam widzę również miejsce do tego wyznaczone. W sumie fajnie zrobić sobie takie kiełbaski i spatykać właśnie w takim środowisku. No nie jest ładnie? No jest ładnie. No i mamy ten statek, ale chyba jednak fałszywy alarm, bo wpisałam sobie teraz w przeglądarce Statnet Transport. No to jest, że jakieś kable elektryczne układają, może tak być, bo w sumie marina jest tam, już nic na niej nie ma praktycznie. No tam jest kolejna i tam jest dużo. No ale są pozakrywane, więc chyba czekają po prostu, żeby przeczekać tą zimę, a to zajmę się czymś innym. No ale mieliśmy spacerek. Wracam do autka. Muszę jeszcze dzisiaj zawieźć na pocztę paczkę, odebrać jakieś tam paczki z prezentami, jeszcze na chwilkę wejść do galerii. Może zajrzę do Normala za kalendarzami adwentowymi. Pisałyście mi tutaj, bo tak akurat kobiety robiły, że jest promocja 50%.
na kalendarze adwentowe z herbatkami. Ja jestem normalnie miłośniczką herbat, ja kawoszką nie jestem. Wolę gorącą czekoladę czy tam kakao z mlekiem niż czekoladę. Czasem jak już jakieś się napije, to albo ma full mleka, że nie czuć, że to kawa, tylko jak taka kawainka i cukru, żeby nie była przypadkiem kwaśna. Musi być na słodko. Albo jest to jakieś takie latte, gdzie piana też wynosi 50 albo 70-80% trunku. Jedę do Nissanka. Tak, jest zimno, chyba z minus 7. Powiem wam, że co chwila zmieniam rękę, żeby coś tu nagrać. Ale jest już cała zamarznięta i taka aż skostniała. Uff, idę po te paczki. Pewnie coś tam wam jeszcze nagram, więc zobaczymy się. A jeśli nie, to dzięki za oglądanie. Widzimy się w kolejnym vlogmasie. Dajcie znać, czy macie ochotę zobaczyć test na żywo, jak wcinam lutefisk. Myślę, że nie będzie takie tragiczne, przecież to będzie już usmażone, to nie wiem, na surowo. No, ale będzie miło poczytać wasze komentarze, co myślicie. Tak więc dzięki za oglądanie i widzimy się w kolejnym vlogmasie. Pa, pa! Piesek wygłaskany. Jestem zadowolona. Pytałam pana, czy czasem nie był na tym julemarkecie, który mogliście zobaczyć we vlogu numer 1, czyli jarmark bożonarodzeniowy w Norwegii na Barumsverk, gdzie były właśnie te psy tej rasy i ciągnęły saneczki, tylko takie wózki na kółkach, bo nie ma śniegu. I mówił, że nie był, ale że się wybiera. No więc super, to taki misiaczek fajny, słodkie te pieski są, my love. Dobra, jadę po tą paczkę. Trochę mnie ugrzał ten piesek, bo tak go głaskałam i takim mięciutkim miał futerko kuchenne. Dobra, jadę po tę paczkę. A jak ja kocham psy. Normalnie, to już jest stan umysłu. Dobra, let's go. Powiem wam, że ja myślałam, że takie codzienne vlogi będą trudniejsze, czy takie cięższe do nagrywania, bo jak tak pomyśli się codziennie coś nagrać, żeby komuś się chciało to oglądać, to się wydaje, że rzeczywiście trzeba coś robić. Ale ja wam powiem, że jestem taka zalatana, że tu mam stopą coś do pokazania. O, teraz proszę bardzo, idę zanieść paczkę na pocztę. No, nawet nie mam czasu nic sobie usiąść na spokojnie. Powiem wam, ciągle coś, jak nie robota, nadgodziny, to jakieś paczki, jak nie paczki, to poszukiwania prezentów, jak nie prezenty, to jeszcze co innego. No, człowiek na nic nie ma czasu. Zapiszam właśnie przez przejście dla pieszych. Niby nie trzeba, ale ja zawsze czuję taki stres, że muszę szybko przejść. O, jakiś kościółek czy coś. No my idziemy do Jokera. Joker. Oddać pakę. I jakieś tam oddać tą i odebrać inne. Paczka odebrana. Myślałam, że będą dwie, a jest tylko jedna, więc kolejna dalej w trasie. Ech. Tak to jest z tymi prezentami wysłanymi przez pocztę chwilę na chwilę przed świętami. W sumie taką chwilę, bo jeszcze prawie no dwa tygodnie. No całe równo dwa tygodnie chyba, nie? Środa dzisiaj. Jednak pakowanie paczek zostawię na inny dzień. A teraz idę tylko do normala zrobić zakupy i podładować autko, bo dalej nie mamy w pracy ładowarek. Jak zabrali nam w maju, tak do dziś dzień nie ma po nich śladu. To jest skandal. Byłam w Meny, kupiłam zdrabkę. Zobaczymy, czy wygram milion. 30 koron mnie kosztowała. Jakoś tak, ja nie kupuję nigdy takich rzeczy. No, ale próbujemy, będziemy drapać. Co my tu mamy? Widzę chyba, że nic nie wygram. 300, 310, to i nic. I co? Co wygraliśmy? Tutaj trzeba mieć trzy takie same. Nie ma trzech takich samych, są dwa milion i tyle. A tu trzeba mieć też trzy, tak, 30, 120. No i tyle z naszych marzeń o milionach. Wiedziałam, żeby tego nie brać. Ach, a tak mówię, kurczę, może taka złota myśl mi przyszła, więc coś musi w tym być. I złodziejstwo. Nie jest mi dane być milionerem.